tym wideo zrobimy przegląd telewizorów w cenie około 5000 zł, które dostępne są w ofercie sklepów na koniec roku 2023. To popularny segment cenowy, w którym często musimy wybrać, czy idziemy w duży rozmiar, czy w wysoką jakość. Czasami jednak da się połączyć te dwie rzeczy i o tym za chwilę Wam opowiem. Zaczynamy! Jeśli miałbym powiedzieć, że jakiś telewizor zaorał swoją kategorię, to zdecydowanie zrobił to Samsung QE55 S92C. Jest to model bliźniaczy do S90C, czyli rewelacyjny wyświetlacz w technologii QD OLED. Właściwie nie ma tu słabych stron. Samoemisyjna matryca, w której każdy piksel może całkowicie się wygasić, zapewnia nieskończony kontrast, który dosłownie wgniata w fotel podczas nocnego seansu. Ekran jest w stanie wykrzesać z siebie pełne 1000 nitów w HDR i całkowicie pokryć paletę barw P3. Oznacza to fenomenalny seans, gdy włączymy materiał 4K HDR z Netflixa czy z innego serwisu streamingowego. Częstotliwość odświeżania to 144 Hz, a w celu dostarczenia takiego sygnału telewizor wyposażono w 4 złącza HDMI 2.1. Jest to więc idealny wybór także pod konsolę i do oglądania dynamicznego sportu. Ponadto mamy tu świetny system operacyjny Tizen. Teraz najzabawniejsze. Jest to model przygotowany celowo, żeby uderzyć w rynek, bo w sklepach równolegle dostępny jest bardziej popularny S90C, bez dwójki w nazwie, który jest wyraźnie droższy, a obrazowo nie różni się niczym. Ciekawe posunięcie ze strony Samsunga. Warto jeszcze raz podkreślić, że wybór tego telewizora daje nam praktycznie najlepszy obraz, jaki jesteśmy w stanie uzyskać na dzień dzisiejszy. Ekran, który byłby dopiero trochę lepszy jakościowo, to OLED z technologią MLA, np. LG G3 czy Philips OLED 908 lub QD OLED z wyższej generacji, np. Sony A95L lub Samsung S95C. W prawie każdym z tych wyborów mówimy jednak o cenie dwukrotnie wyższej. W swojej półce cenowej konkurencji nie ma żadnej, dlatego nie zarekomenduję innych OLEDów w tym filmie. Nie, że są one niegodne uwagi, po prostu S92C je zjadł. A co jeśli chcemy więcej cali? No cóż, jeśli nie powiększymy budżetu, to będziemy musieli odejść od technologii samoemisyjnej i wrócić do segmentu LCD. Będzie to oczywiście regres jakościowy, ale nie będzie to też jakaś kompletna przepaść, bo spokojnie kupimy telewizor z lokalnym wygaszaniem i dużą ilością stref, które także pozwolą uzyskać niezłą czerń i jasność. Za 5000 zł znajdziemy 65-calowy TCL C805, który szerzej omówiłem na poprzednim wideo na temat bardziej przystępnych cenowo telewizorów. W skrócie, około 500 stref wygaszania w tym rozmiarze przekładające się na dobry efekt HDR w przedziale 500 do 1000 nitów i 144-hercowa matryca, HDMI 2.1 i wszystkie funkcje dla graczy oraz system Google TV. Ciekawy dylemat uzyskamy, gdy dołożymy jeszcze kilkaset złotych. Otóż wtedy do wyboru będziemy mieć albo 65-calowego TCL C845, czyli takiego C805 z lepszą czernią i jasnością, albo za niewielką dopłatą wejdziemy w niezłe 75 cali w postaci TCL C745. Główna różnica między ekranami to typ podświetlenia, ilość stref wygaszania i użyty procesor. Nie powiedziałbym jednak, że powodują one jakąś przepaść w jakości. Kontrast C745 jest nadal bardzo dobry, a luminacja w HDR dobija momentami do 800 nitów. Dodatkowe 10 cali to zaś duża różnica. Ja więc sugerowałbym ten wybór, chyba że dla kogoś 75 cali to za duży rozmiar. Prędzej jednak uwierzę, że 75 cali to za mało i idziemy w górę. Poniżej 6000 da się nabyć telewizory 85-calowe, choć mam wewnętrzne rozterki, czy powinny być one polecane. Trzeba pamiętać, że przy dużych rozmiarach zdecydowanie bardziej doskwierać nam będą wszystkie niedoskonałości. Mam tu na myśli zarówno smużenie, jeśli matryca będzie 60-hercowa, jak i kiepskie kąty widzenia na matrycach typu VA, nie posiadających dodatkowych powłok optycznych. W takim razie może po prostu opowiem, co jest dostępne, a Wy sami postanowicie, czy chcecie iść na takie kompromisy. Do wyboru mamy Hisense A6BG, TCL P735 i Samsung CU8000. Pierwsze dwa telewizory wyposażone są w matrycę 60-hercową. Samsung zaś jako jedyny w 120-hercową. Niekoniecznie znaczy to jednak, że będzie on faworytem, gdyż nie posiada technologii Dolby Vision. Trzeba mieć na uwadze, że telewizory te, pomimo że duże, to są podstawowymi modelami i ich luminancja oscyluje w okolicach 300 nitów. Oznacza to, że filmy w HDR z technologią Dolby będą wyglądały co najwyżej akceptowalnie, natomiast bez Dolby będą wyglądały po prostu słabo.
Moim zdaniem lepiej po prostu zostać z lepszym modelem 75 cali. A gdzie popularne telewizory takie jak Sony X85L czy Samsung Q80C? Przyznam się, że mam problem z ulokowaniem ich w tym odcinku. Z całym szacunkiem do świetnej technologii Sony, po prostu ciężko jest polecić telewizor, który ma raptem kilkadziesiąt stref wygaszania, gdy w niższej cenie mamy mini LEDa od TCL posiadającego kilkaset stref. Owszem, znajdą się jakieś przewagi telewizora japońskiego producenta. Z pewnością należeć będzie do nich wierność barw po kalibracji, jak i szeroko rozumiana referencyjność obrazu. Dla przykładu, jeśli będziemy oglądali scenę z gwiazdami na tle ciemnego nieba, to na TCL-u czy Samsungu z pewnością będzie widoczne mniej gwiazd, bo strefowe podświetlenie agresywnie się przygasi, aby dać wrażenie lepszej czerni. Na Sony zaś czerń będzie świeciła jak szalona, po to, żeby gwiazdy miały jasność jak w naturze. Szanuję takie podejście, jednak świetne algorytmy producenta dosyć szybko napotykają ścianę w postaci słabszej specyfikacji sprzętu. Samsung Q80C jest gdzieś pomiędzy Sony a TCL, jeśli chodzi o hardware i o algorytmy. Problem jest jednak inny. Ten telewizor jest po prostu drogi. W obecnej chwili jego cena to 6,5 tysiąca złotych w 65 calach. Jeśli cena spadnie w okolice TCL C805, to będzie stanowił on realną alternatywę. W tym filmie nie robimy przecież przeglądu wszystkich modeli na rynku, tylko rekomendujemy konkretne zakupy, najlepsze w swojej cenie. A skoro już wszystkie je wymieniłem w okolicach założonego budżetu, to stawiam tu kropkę. Widzimy się w kolejnym wideo, gdzie opowiem o ekranach w cenie około 7,5 tysiąca złotych. Do zobaczenia!